some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Watch me, nene. Okay. Now watch me whip, whip. Cześć wszystkim, z tej strony Chanela, witam was w drugim odcinku Top 5 żenad modowych. Następnie chciałabym wam podziękować, że jestem mega szczęśliwą osobą, ponieważ pod ostatnimi żenadami byliście aż 100 tysięcy wyświetleń i aż 2000, ponad 2000 łapek w górę. Wow, jest to naprawdę ogromna suma i jestem niesamowicie z tego powodu szczęśliwa. Naprawdę super, bardzo wam za to dziękuję. Drugą rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, jest to, że na moim filmiku pojawił się challenge 100 warstw ubrań na sobie i będzie mi bardzo miło, jeśli zobaczycie ten filmik i sprawdzicie, czy dałam radę, czy też nie. A teraz możemy przejść do żenad. Pod ostatnimi żenadami stwierdziliście, że bardziej wybrałam dzieła sztuki niż żenady, dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię wam żenady, które możecie spotkać na ulicy i które ja również spotkałam. Piąte miejsce top żenad modowych zajmują ludzie, którzy noszą wszystkie marki sportowe ubrań naraz. Mianowicie mam na myśli koszulkę z Nike, spodenki z Adidasa, czapkę z Pumy i wiele, wiele innych marek na sobie. Nie wiem dlaczego, ale ja bardzo tego nie lubię, bardzo mi się to nie podoba. Może ze względu na to, że zazwyczaj zastanawiam się, czy dana osoba chce się po prostu pochwalić, ile ona to nie ma. Czy po prostu lubię aż tyle marek odzieżowych, sportowych, że nie umiem zdecydować się na jedną. W poprzednich żenadach stwierdziliście, że zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie czwarte miejsce top żenad modowych zajmują sandały z skarpetkami. Tak, nie mam pojęcia, co ludziom się w tym podoba. Moim zdaniem sandały są po to, żeby w ciepłe dni stopa mogła oddychać, a nie je ponownie parzyć w skarpetkach. Ale jakby jeszcze tego było mało, to jeszcze jest takie, powiedzmy, ujdzie. Ujdzie w tłumie. Ale coś takiego, jak kobiety łączą obcasy z skarpetkami, albo co gorsza, skarpetki i japonki. No jak to wygląda? Bo nie rozumiem tego stylu. Pozostając przy skarpetkach, trzecie miejsce top żenad modowych zajmują długie skarpetki pod kolanówki, ale u mężczyzn. Będąc w Londynie, zauważyłam, że coraz więcej chłopaków chodzi właśnie w oto takich wysokich skarpetach. Wygląda to troszkę dla mnie komicznie. Okej, sportowe to jeszcze jako tako wyglądają, to bym to przeżyła, ale jeśli skarpety pod kolanówki zmieniają się w kolor jakiś żółty, zielony, albo są jakieś różne, nie wiem, wzorki na nich, to nie. No nie podoba mi się. Nie wiem, jak wy uważacie, ale moim zdaniem to nie przejdzie. No i jesteśmy już przy drugim miejscu. I drugie miejsce top żenad powinny zająć brwi. Nie tęczowe jak ostatnio, ale po prostu odrysowane od szklanki. Zazwyczaj takie brwi nie noszą same młode dziewczyny, ale także starsze panie. Tak jakby miały całe wygolone brwi i po prostu narysowane taką kreskę, gdzie jest przyłożona szklanka, czy łyżeczka, czy cokolwiek, żeby dać taki kulisty kształt. Taki wygląd brwi mnie odstrasza. Pierwsze miejsce top żenad modowych zajmują kolorowe pachy u kobiet. Nie dość, że nie wyobrażam sobie mieć włosów pod pachami, to jeszcze, żeby były one kolorowe. Ja rozumiem, że miałby to być jakiś manifest kobiet, ale powiedzcie sami, czy nie obrzydza was u kobiet włos pod pachą i tym bardziej kolorowy, a co gorsza, tęczowy? Bo ja mówię, koniec. Po prostu jak to zobaczyłam, to się załamało. No nic, to by było na tyle z tych żenad. Jeśli się wam spodobało, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, skomentujcie, subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, udostępnijcie ten filmik. No i jeśli podzielacie moje zdanie, to oczywiście piszcie w komentarzu. Jeśli będzie znowu tyle wyświetleń i łapek w górę, to z pewnością nagram jakąś trzecią część żenad. No więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. To the I, to the no, no.